Krzysztof Kiciuk, studenci DRP. Ja mam pytanie też do ekspertów. W jaki sposób polepszyć naszą klasę polityczną, żeby rzeczywiście, tak jak jest na przykład w przypadku Europy Zachodniej, że wszystkie partie na przykład na forum europejskim opowiadają się za interesem narodowym tych poszczególnych państw. I ja to widzę już od bardzo dawna ten problem, już od tak naprawdę 30 lat, ten problem polskiej słabości, polskiej demokracji w tym znaczeniu tego dbaniu o wspólne dobro. Antoni Szmiel najpierw. No to odpowiedź jest dość prosta, to zależy od nas. Żyjemy w demokracji, kogo wybieramy, kogo słuchamy. Tutaj od aktywności społecznej. Nie będzie innych polityków niż tych, których chcemy poprzeć. Ale jeszcze jest jeden element, który chciałbym zwrócić uwagę do pana. De facto mamy trzy progi podatkowe, bo obecny rząd wprowadził podatek zerowy. On dotyczy roku do 26 roku życia, dotyczy już teraz emerytów, których rola rośnie i także, którzy już wypracowali, dopiero potem obniżony z 18 na 17. To jest pewna zmiana, która nastąpiła w ciągu ostatnich lat. To właśnie związanie naszej refleksji na tym, co się dzieje, z tym, co jak wybieramy i jak, co potem mamy. Czy mamy trzy progi podatkowe, czy mamy jeden i w zasadzie drugi, którego po prostu uprzywilejowani nie płacą. I Artur Wróblewski. Jeśli chodzi o opozycję, jakie ma sukcesy przez ostatnie lata, no to raczej no trudno mówić, bo nie rządzili. Natomiast można jakieś porady robić, to znaczy popatrzeć na wybory na przykład na Węgrzech ostatnio i w Czechach, prawda, gdzie na Węgrzech jedna lista nie sprawdziła się i to nie tylko dlatego, że tam jest na 199, 106 chyba miejsc wybieranych w okręgach jednomandatowych, jest inny system ordynacji wyborczej, ale wśród trzech takich przyczyn, którzy politolodzy węgierscy wskazują, to jest to między innymi, oczywiście jedna to, że nieliberalną demokrację stworzył, prawda, Orbán i tak dalej, ale jest to, że opozycja na Węgrzech nie przedstawiła propozycji i zrobiła miszmasz, że tam się wszyscy połączyli do jednego worka. I to jest taka nauczka teraz przed wyborami, żeby jednak te dwie listy, jak pewnie lider PSL-u mówi, stworzyć przynajmniej, bo to w Czechach się ostatnio sprawdziło, szanowni państwo, gdzie dwie opozycyjne koalicje naszego programu wygrały. Dobiegł końca.